Siemanko wszystkim, Gronix Games. Dzisiaj zapraszam Was, słuchajcie, na kolejny serwer, który ogólnie chcę sobie przetestować, sprawdzić. Serwer nazywa się Anty-RPG. Nie wiem czemu taka nazwa, trochę takie, wiecie, tak jakby nie miało być tutaj RPG, tylko RP, ale to nic z tym chyba wspólnego nie ma. Więc dobra, słuchajcie, jak to robimy zawsze, robimy to standardowo, czyli wszystkie panele sprawdzamy. No i dobra, tutaj mamy informację, że Anty-RPG właścicielem serwera jest Bubu. Rozgrywka serwera to RPG z elementami bojówki. Także każdy gracz znajdzie coś dla siebie. Na serwerze nie będziesz się nudził, ponieważ posiadamy wiele rozbudowanych skryptów. Życzymy miłej gry. Ok, klawiszologia, no to standardowo wszędzie, co i jak, więc tu już nawet tego nie będę wciskał. Regulamin. W przypadku notorycznego odwalania organizacji opiekun ma prawo usunąć organizację. Zabrania się strzelania do zwykłych graczy bez powodu, czyli po prostu jakbyśmy byli na pracy, to nie można do nas strzelać, tak to rozumiem. Bezwzględny zakaz strzelania do graczy, którzy pracują, czyli to jest, no czyli w sumie to samo, nie? Do zwykłych graczy, czyli jak nie jesteśmy w organizacji, to nie mogą do nas strzelać, wychodzi na to. Zakaz używania animacji podczas strzelania. Strzelanie na evencie będzie karane banem 7 dni. Opiekun organizacji Bubu. Spoko. No fajnie. No i tutaj mamy oczywiście premium, jak to na każdym serwerze. Więc słuchajcie, ogólnie zawsze robiliśmy prawo jazdy na początku. Ja już to prawko zdałem, bo tak jak przypuszczałem, będzie to po prostu przejazd samochodem, jakąś tam trasę i to jest wszystko. Więc idziemy sobie zobaczyć, co się tutaj w ogóle będzie działo na tym serwerze. Tu mamy bankomaty. W bankomacie nie mamy nic, ale widzę, że jest możliwość hakowania, nie? Spróbujemy sobie, słuchajcie, zobaczymy, czy w ogóle będziemy mogli. 7, 4, 3, 5, 1, 3, 4, 9. Nie wiem, czy to tylko przypadkiem nie będą mogły właśnie organizacje. Aha, nie możemy obrabować, musimy być w organizacji, spoko. Aha, jeszcze psiarnia. Halo, halo, słychać mnie? Chodzi mi o to, żeby się dogadać żeby się dogadać ogólnie pod kątem takim, żeby nas na pracę rzucili, bo chciałbym pracę sprawdzić. Chuj, reporta napiszę. Bo widzę, że nie ma ten, dobra. Ja mam ID 12, tak? Wychodzi na to. Report 12. Można poprosić na pracę. No dobra. Mam nadzieję, że ktoś się zjawi, nie? Bo szczerze mówiąc, nie mamy teleportu, żeby gdzieś tam się udać. Ja tym bardziej nie wiem, gdzie są te prace, bo to jest nowy serwer, na którym jesteśmy, więc ciężko będzie mi ogólnie tutaj w ogóle cokolwiek powiedzieć. Czekajcie, podejdziemy do... O dobra, tepnął. Dzięki. No dobra, słuchajcie, sprawdźmy sobie, co tu dokładnie się dzieje na tym serwerze. Jakie to są duże zarobki, bo ogólnie ja wiem, że są osoby, które lubią duże zarobki, są osoby, które lubią małe zarobki. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o mnie, to wolę małe zarobki, bo to się tak nie nudzi. Dobra, cena za paczkę od 1000 do... Od miliona do 2,5 miliona. No dobra, spoko. To już ciekaw jestem. To już ciekaw jestem ogólnie, ile kosztują auta, nie? No trochę dla mnie to jest chore, żeby takie ceny dawać na serwerach. Czekajcie, bo tu się jeszcze kurwa jakieś gówno otwiera. Jak bierzemy paczkę. No dobra, powbijajmy sobie trochę. Słuchajcie, tak jak mówiłem, ja jestem na serwerze tylko po to, żeby go sprawdzić. Jeżeli ktoś
nie będzie chciał wejść, to ja go też nie zmuszam. To jest tylko po prostu po to, żeby sobie posprawdzać te serwery, żebyście wy nie musieli, żebyście wiedzieli, co jak się dzieje na tych serwerach. Prawdopodobnie wychodzi na to, że nam paczki, raczej daje nam wszystko, raczej tą całą kasę, daje nam na konto bankowe, więc sobie zaraz zobaczymy, co i jak. Ale mówię, te zarobki mnie przerażają po prostu na tych serwerach. Nie wiem, jaki jest sens w ogóle dawania dużych zarobków. Bo według mnie, powiem szczerze, znaczy to jest moje zdanie, nie? Nie dla każdego, ale dla mnie na przykład ważne jest to, żeby była dobra zabawa, ale też i żeby ceny były normalne. Chociaż w sumie to mówię, to już jest kwestia tego, jak to właściciele widzą. Jeżeli dla nich jest ok, to niech robią, co chcą, nie? A my, słuchajcie, sobie posprawdzamy, wbijemy sobie, no patrzcie, kuźwa, znowu to gówno mi się otwiera. Dlaczego nie dali tego punktu gdzieś dalej? Naprawdę. Ja rozumiem, że trzeba się zalogować do pracy i tak dalej, ale takie dawanie punktu blisko kolejnego punktu, to się robi wkurwiające, nie? No dobra, zobaczmy, ile mamy kasy w ogóle, tak a propos. Patrzcie, już mam 24 miliony. Zaraz pójdziemy sobie zobaczyć ogólnie, jakie są ceny pojazdów. I oczywiście, bo nie wiem, tutaj chyba SRP nie ma, nie? A nie, jest SRP. No dobra, słuchajcie, to wbijmy sobie te co najmniej te 350 SRP. Nie wiem, ile wychodzi ogólnie tutaj na kolejnej pracy. Ale warto to sprawdzić. Lepiej zbierać więcej niż później się cofać, nie? Więc dobra, słuchajcie, to ja wbiję na spokojnie te 350 SRP i za chwilę, ale słuchajcie, trochę nie poszło tak, jak ogólnie planowałem, bo pisałem tutaj z właścicielem serwera odnośnie tego, jaka jest praca kolejna po magazynie. No i wziął mi, napisał, że SV jest, czyli Street View jest od 350, się okazało, że jest od 500. No i ogólnie teraz jest taka sprawa, że wysłałem ogólnie mu informację, że jest od 500, więc już nawet nie odpisał. Ale patrzałem ogólnie i mam jakiś pojazd, kurde, jakieś Huntleya i nie wiem skąd, bo dopiero co konto założyłem. I patrzcie to. Normalnie rama mam, nie? Nie wiem, kurwa, czy się szczaili, że ja odcinek robię, czy jak. No ale dobra. Nie wiem, jakim cudem, ale dobra. Jak dostaliśmy rama, to spoko. Będziemy mieli czym jeździć chociaż, nie? Oczywiście możemy zmieniać możemy zmieniać szybkość, z jaką jedziemy, więc no będzie trzeba po prostu poszukać tej pracy jeszcze raz, dobić te 500 SRP, no i przyjechać tu na Street View, nie? A ja właśnie przejadę się jeszcze tutaj, zobaczę, co tutaj jest, bo widzę, że tutaj też jest kilka rzeczy. Tylko nie wiem, skąd ja mam tego rama, nie? Tak a propos. Zaraz napiszę do Bubu, co jest grane, skąd ja mam tego rama, nie? M2. Dostałem rama za free od ciebie. Ale ładny ramik, nie powiem, bo fajny jest, nie? Fajna podmianka. Ale ogólnie to chcę ogólnie na tą pracę lecieć, nie? Dobra, słuchajcie, a my sobie jeszcze w tym czasie, bo ja i tak będę musiał zaraz się tepnąć ogólnie, tepnąć się ogólnie na tą pracę, żeby dobić te 500.
No a tutaj możemy sobie zobaczyć, jakie mamy wozy, nie? Tutaj za 6 miliardów mamy Skyline'a. Nie wiem, czy on mi w ogóle odpisze, szczerze mówiąc, nie? Tutaj mamy za 10 miliardów mamy BMW jakąś. Tu Audica. Mówię, to jest serwer dobry dla kogoś, kto ogólnie lubi duże ceny, nie? Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem dużych cen, ale wszedłem po prostu, żeby go sobie sprawdzić, ten serwer, jak to tu wygląda. No i widzę, że większość ogólnie samochodów to są same podmianki, nie? Szczerze mówiąc, więc nie wiem, jak tutaj to będzie działać pod kątem grywalności. Jeżeli ktoś ma słaby komp, no to szczerze mówiąc, nie wiem, czy lagów nie będzie miał. Ale dobra, my sobie, słuchajcie, pojedziemy, zobaczymy w ogóle, w którym miejscu była ta praca, taka propo. Albo zrobię ewentualnie reloga i tyle, nie? Dobra. Ogólnie auto chowamy pod klawiszem L, więc albo nie, dobra, napiszę reporta. Report 12, można na magazyn. Bo ogólnie wydaje mi się, że te ramy to jest chyba na zasadzie takie, jak wchodzimy na serwer, że dostajemy po prostu, nie? Więc zobaczymy wszystko, co i jak, nie? Fajnie, że jakieś auto na start jest, ale mówię, no najbardziej to te ceny właśnie tak kują w oczy, nie? Bo ja jestem przyzwyczajony dzięki. Bo ja jestem przyzwyczajony do właśnie dużych, raczej do małych zarobków, nie? Więc dobra, słuchajcie, ja zrobię krótkie cięcie i za chwilę lecimy na SV, zobaczymy, jakie tam są zarobki i ile możemy zarobić. Dobra, słuchajcie, wbiłem te 500 punktów, więc pojedziemy sobie teraz na tą pracę, czyli Street View. Więc co, ja wyciągam swoją furę. No i jedziemy w takim razie, nie? Ogólnie jedyne, co mogę powiedzieć, to fajnie, że na początek dają jakiś pojazd, tym bardziej, że to jest podmianka, więc to jest na plus, nie? Aktualnie tutaj jak gram, no wszystko jest okej. Nie ma żadnego takiego właśnie odpierdalania, że ktoś strzela czy coś. Ale mówię, te ceny mnie kują w oczy strasznie, mówię, to jest... Oj. Łoj. Panie. Ale poszedł. Już było OP. Zaraz będzie, czekajcie, zaraz będzie ten. Stoi tu. Ej, miłość! Nie wiem, coś się ujebali mnie i teraz będą za mną jeździć, nie? Dobra, słuchajcie, jedziemy na to Street View. Ale jeszcze przed tym chciałbym zobaczyć, czy jest tutaj jakiś. Czy jest tutaj jakiś ten? Czy jest tu jakiś mechanik? I ogólnie tuning pojazdu, bo chciałbym sobie go zmienić trochę, ten kolor. A, mamy, patrzcie, jest wizualny. Dobra, felgi. Jakieś mamy felgi fajne? O kurwa, ja pierdolę, jakie bolidy, ty. To już szczerze na tamtych lepiej wyglądał, nie? Jeżeli chodzi o to, na tych zwykłych. Te są za duże, te fele. Patrzcie, jakie kurwa kapcie, nie? Te są też fajne, nie powiem. Ale nie wiem, czy nie musimy przypadkiem, wiecie, czego zrobić? Czy nie musimy przypadkiem sobie siana wypłacić z bankomatu? O Jezus, Jezus. Szarpie, szarpie. Dobra, więc czekajcie. No to polecimy, słuchajcie, najpierw zrobimy sobie ten tuning tego auta. Dobra. Wypłata. Wypłacimy sobie tak, nie wiem, z 30. Mam nadzieję, że starczy. Ok. Więc spoko. Weźmiemy sobie po prostu. Najpierw naprawimy tą furę. A potem po prostu sobie pomalujemy ją jakąś, raczej jakoś. No co ono? Przepraszam cię bardzo. Co ono dwa Możesz razy? odjechać?
Dziękuję. Erotyczny pifa. Ja pierdolę. Dawaj za mną, wariacie, chodź ci pokażę miejscówę, gdzie można zarabiać. Gdzie można dobrze zarabiać, chodź ci pokażę. Dawaj za mną, za mną, za mną, za mną, za mną. Rura, rura. A, szukasz organizacji, tak? A nie szukasz. Dawaj do mnie, chodź, no szybko. Jedź, kurwa. Za mną, chodź. No zaraz zobaczymy, czy to przypadkiem nie jest, kurwa, jakiś ten wał, ale chuj tam z nimi, kurwa, ja się nie będę, kurwa, za nimi jeździł. Dobra, słuchajcie, więc my się zajmujemy tutaj wizualką, więc tak, spoilery, raczej te, felgi. Myślę, że fele to sobie walniemy zwykłe po prostu jakieś. Te, nie wiem, czy one tak dobrze będą wyglądać. Dobrze będą wyglądać, dobra, mogą być te. Dobra, wizualny, spoilera nie chcemy, wydech, nie mamy nic, bo to w sumie podmianka. Progi też nie ma nic. Więc lecimy dalej. Wloty powietrza. No, czyli tutaj jedynie felgi możemy zmienić, nie? Mechaniczny. O Jezu, jakie ceny, kurwa. Modyfikatory. Całe felgi możemy sobie dawać na przykład. Tutaj patrzcie. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać. Szerokość opon, negatyw. W ogóle się nic nie zmienia chyba nawet, czekajcie. Już nie chcę zobaczyć, czy to się coś zmienia z tymi kołami, czy tak nie bardzo. Coś chyba nie działa u mnie to. Czekajcie, jeszcze raz. Dobra, weźmiemy sobie, damy na fulla. Negatyw możemy też sobie jebnąć. Tylko nie wiem właśnie, czemu mi to nie działa, ale dobra. Zapisane jest. Więc dobra, lecimy, słuchajcie, na tą pracę. To jest chyba najlepsza opcja, żeby polecieć, sprawdzić się resztę tych prac. Czyli to Street View. Możemy sprawdzić. Mi się wydaje, że oni chcieli po prostu, żebym ja pojechał za nimi, żeby mnie zabili, nie? Bo wiadomo, że tam, jeżeli są miejsca, gdzie można dobrze zarabiać, to na 100% nie są to legalne źródła, nie? Bardziej ja na pewno nie doszedłbym do organizacji, gdzie są dzieciaki, bo dla mnie to jest chore, wiecie, żeby wchodzić w organizację, gdzie same dzieci siedzą i nie mają w ogóle nawet kultury, nie? Więc dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Wow, wow, ale miota jak szata. Więc dobra, sprawdźmy sobie, co tu tak naprawdę jest. Więc ja dojadę do tej pracy i będziemy ją sprawdzać. Już nawet dojechaliśmy, więc spoko. Nie będę auta ogólnie ten, tylko je schowam od razu i tyle. Fajna sprawa jest to, że można chować auto do wirtualnego parkingu. No dobra, zobaczmy sobie, co to jest za robota. Street View. No dobra, no to jedziemy, słuchajcie, zrobimy sobie taką rundkę. 5 milionów zarabiamy za jeden punkt. Zaraz sobie odbijemy. Odbijemy sobie na pewno zaraz to, co w tuning poszło. Ogólnie, jeżeli chodzi o mnie, to jest strasznie łatwo tutaj zarobić. Bardzo łatwo. Przypuszczam, że na pierwsze auto też by było bardzo łatwo, jeżeli byśmy nie mieli tego auta, które żeśmy dostali, to byśmy i tak bardzo szybko na nie zarobili. Wystarczyłoby posiedzieć z godzinkę czasu na Street View i wszystko byśmy już mieli zakupione, nie? Więc dobra, lecimy w takim razie. Oczywiście muszę się dowiedzieć, gdzie jest jeszcze ten cały rybak. Więc najwyżej nas przeteleportują.
Dobra, ile żeśmy zarobili? Już wam mówię dokładnie. Dokładnie mamy na koncie 181 i tutaj mamy jeszcze gotówkę, więc ja sobie ją wpłacę od razu, jeżeli będzie możliwość, i od razu napiszę reporta, żeby nas na rybaka tepnęli. Więc jak następną na rybaka, to lecimy. No niestety, dalej. Słuchajcie, czekam już od ponad 10 minut na informację od administracji, czy mnie tepną na tego rybaka, ale widzę, że coś chyba nie bardzo. Więc pojedziemy sobie, słuchajcie, w inne miejsca jeszcze, zobaczymy. No widzę, że jest chyba jakaś giełda, więc warto by było tam podjechać, zobaczyć, może coś ciekawego znajdziemy. Tam na tym serwerze. Raczej ogólnie na tej giełdzie. I tak ogólnie, tak teraz patrzałem, to bardzo mi to przypomina, wiecie jaki serwer dokładnie? Dokładnie multi RPG. Dosłownie można powiedzieć to samo, nie? Też od cholery podmianek i tak dalej, więc... Więc bardzo, bardzo, bardzo podobny jest ten serwer, nie? Do właśnie multi. Idziemy na giełdę zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. Czy coś w ogóle jest ciekawego. Okej, teraz będziemy wiedzieć wszystko. To jakaś... Jakieś fury są, ale... Same jakieś takie, wiecie... Jester, co my tu mamy? Premier, podmianka premiera. 1 miliard. Kurwa, poniosło kogoś. To niesamowicie. Dlatego to jest najgłupszy pomysł właśnie dawania cen takich, wiecie, w milionach i w miliardach. Dla mnie normalne ceny powinny być, powinien być próg sprzedaży. Jeżeli ktoś kupi auto i chce sprzedać, to powinny być jakieś zasady zachowane. Znaczy mówię, to już jest decyzja właścicieli, co oni z tym zrobią. Jak dla mnie ogólnie duże zarobki nigdy nie były dobre. Faktem na plus jest to, że wchodzi dosyć dużo osób, przeważnie to dzieci, ale to jest po prostu na chwilę, nie? Dobra, pojedziemy, słuchajcie sobie, bo widzę, że olali mnie całkowicie z reportem. Więc pojedziemy sobie, zobaczymy, co tutaj się dzieje w ogóle na tym serwerze. Tutaj też coś mamy jakiś. Aha, tutaj mamy światła bodajże. Dobra, damy sobie, słuchajcie, jakieś takie może. Zainstaluj. Teraz zobaczymy, czy one w ogóle działają, tak a propos. Działają, patrzcie. Nie, no ładnie to w tym ramie wygląda. Ogólnie fakt... Aha, dobra. Już ktoś jest. Siema, rzucisz na tego rybaka, bo pisałem tego reporta i ten... Wiesz co, no najpierw musiał chyba wędkę kupić, nie? Więc ogólnie no w końcu ktoś przyszedł, więc fajnie. Dobra, kupno wędki. 200. A jest tu jakiś bankomat? A bankomat tu jest jakiś? Bo ja bym chciał kasę wpłacić. Czy nie ma tutaj? Właśnie to jest głupota, że ja tego kurwa nie wpłaciłem, nie? Dobra. Okej, okay, czyli tak, tutaj wpłacamy te 28, raz, dwa, trzy. Wpłacamy, kurwa, nie wypłacamy. Dobra, mamy 209, więc spoko.
Okej, wpłacone. Możemy lecieć po wędkę. Więc ogólnie, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać tutaj. Dobra, zestaw, wędka tu jest. Dobra, jest, mamy wędkę. I teraz jeszcze pytanie, czy my przypadkiem nie musimy żadnych innych rzeczy kupić. Dobra, mam wędkę. Zobaczymy, co to jest ogólnie grane. Okej, okay, jeszcze pytanie mam, słuchaj, bo zauważyłem, że w garażu mam rama, nie? Ale ja nic nie zbierałem, żadnej znajdźki i tak dalej. Nie wiem, czy to ty mi przydzieliłeś tego rama, czy jak? Aha, tu! Chyba, że tą tabletę zebrałem i dlatego. Dobra, 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 wiem, o co chodzi. Dobra, ja już ją zebrałem wcześniej. No, czyli wszystko wiadomo ogólnie. Wszystko wiadomo, ja zebrałem tą tabletkę tutaj, co jest. I tutaj w tej tabletce macie pojazd po prostu do odebrania, nie? Jak wejdziecie na serwer, więc... Dobra, możesz tepnąć na tego rybaka. Więc jak wejdziecie, jakbyście grali na serwerze, bo ja szczerze mówiąc, no Jalku, tutaj jestem po to, żeby sprawdzić. I ten. Dobra. Tutaj mamy cena za kilogram. Okej, okay. I co, łowić mogę wszędzie, tak? Wychodzi na to. No dobra, no to sobie sprawdźmy, słuchajcie. Jeżeli możemy, to sprawdzimy sobie tutaj na przykład, czy możemy łowić. Ekwipunek macie pod I, więc możecie sobie... Dobra, 15 kilo ryby karp. No dobra, tylko trochę chujowo, że ten... Że trzeba za każdym razem tą wędkę wyciągać, nie? Czyli rama ogólnie każdy dostaje na początek, nie? Jak wchodzi. Dobra, czyli znowu i użyj. Czy musimy tutaj wejść? Nie wiem właśnie, czy trzeba wyciągać za każdym razem? Chyba tak. Chociaż nie, patrzcie, idzie teraz normalnie, więc spoko. Więc można łowić. Znaczy dla mnie to jest bardziej taki, wiecie, jeżeli chodzi o ten serwer, to ten serwer jest dla mnie bardziej takim serwerem do zabawy, nie? Że można się postrzelać tu w organizacjach i tak dalej. Żeby tak poważnie to traktować, tutaj jakieś zakładanie ogólnie grup i ten to tak średnio, nie? Mówię, no najbardziej to mnie te ceny, kurwa, drażnią, nie? A zobaczymy, ile za te ryby dostaniemy. Na pewno jest to bardzo łatwy serwer do zarobków. Nie ma jakiejś tragedii takiej, żebyśmy ogólnie zarabiali długo na zwykłą wędkę czy na coś. Ale ogólnie ceny by mogli dać zwykłe. Myślę, że wtedy by było trochę inaczej. Ale to już tak jak mówiłem, to już jest kwestia tego, jak na to właściciele będą patrzeć, nie? Ja ogólnie mogę jedyne co powiedzieć, że fajne prace są. Ten rybak na przykład tutaj. To jest fajna, fajna praca, ale... ale ogólnie, jeżeli bym miał tu grać tak na stałe, to nie wiem, czy bym grał, szczerze mówiąc. Tak samo było... Tak samo było na daily, też chwilę pograłem, pograłem i się strasznie znudziło przez te ceny, nie? Dobra, idziemy, słuchajcie, zobaczyć... Ile dostaniemy hajsu za te ryby? I ryby macie dokładnie chyba w jakiejś tutaj wiosce. Zaraz zobaczymy, gdzie my jesteśmy w ogóle. My jesteśmy. Aha, my jesteśmy tu blisko San Fierro i
Los Santos, tak pomiędzy. No więc dobra, słuchajcie, pójdziemy, spróbujemy sprzedać, zobaczymy ile ogólnie zarobimy na tych rybach. Dobra. Sprzedaj. A, jesteś za daleko. Aha, sprzedaliśmy, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy 0, tu mamy 0. Czyli łącznie sprzedaliśmy za ile? Łącznie żeśmy sprzedali te kilka rybek za 283 miliony. O kurwa. To ładnie. To powiem wam, że to się opłaca. Jeżeli chodzi o tą pracę, to się opłaca, bo połowicie trochę i macie dobre sianko, nie? Więc spoko. Dobra, słuchajcie, ja chowam tą wędkę. Chowam tą wędkę. Użyj to chyba tak. Nie wiem właśnie czy. Okej, okay, chyba tak. Więc co mogę powiedzieć, słuchajcie? Sprawdziłem sobie trzy ogólnie prace, które są na serwerze. I ogólnie moim zdaniem fajna jedna rzecz to jest to, że dostajemy auto na start. Obojętnie jakie ono by nie było, czy to by była manana, czy nawet zwykły perennial, myślę, że to też by było fajnie, że na start coś tam od tego serwera dostajemy. Co do cen, ogólnie mogę powiedzieć, że ceny tutaj na serwerze no, są bardzo duże i ogólnie no, ja nie jestem zwolennikiem takich serwerów, gdzie są duże zarobki. Ale może komuś ogólnie to przypadnie do gustu i może będzie chciał tutaj wbić. Ja na pewno za jakiś czas, jeżeli będzie taka możliwość, to tego rama po prostu gdzieś tam oddam komuś, bo ja tutaj po prostu nie wejdę, słuchajcie. Ja będę wchodził po prostu na te serwery, będę je sprawdzał, jeżeli przypadnie mi do gustu, to będę na nich grał, ale szczerze mówiąc nie widzę tego. Też bym chciał ogólnie, żebyście wy wyrazili opinię na temat tego, co tutaj zobaczyliście, jak wy to oceniacie i czy będziemy tutaj ogólnie grać. Bo ja jestem na nie, ale jeżeli będzie większość ogólnie komentarzy pod kątem dawaj, gramy tutaj, no to możemy sobie tutaj pograć, bo i tak na chwilę obecną nie mamy jakichś lepszych ogólnie możliwości. Więc co, ja się będę z wami żegnał. Więcej na serwerze, raczej więcej na serwerze możecie sami zobaczyć, co się dzieje. Oczywiście jeżeli chodzi o właśnie tuningi i tak dalej, to widzieliście, że jest tego sporo, więc to też jest na plus. Fajne światełka w ramie, więc też fajnie to wygląda. Ale czy będziemy grać, to bardziej, ja już swoją opinię wydałem na ten temat. Czy mi się ten serwer nie podoba? Pod kątem zarobków jedynie i nie wiem, czy na nim będę grał, ale jeżeli byście chcieli na przykład, żebyśmy na nim grali, to wtedy możemy się tak umówić, że jeżeli będzie po prostu dużo komentarzy pod kątem, że chcemy dalsze odcinki z tego serwera, to wtedy po prostu będziemy tutaj grać, będziemy działać. Więc co, ja się z wami będę żegnał, kłaniam się nisko, Gronix Games, i do zobaczyska na kolejnych odcinkach i na kolejnych live'ach. Trzymajcie się. Cześć.